293 seniorów w tym roku akademickim uczęszczało do Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Teraz udali się na wakacje, zasłużony odpoczynek, bo za nimi kilka pracowitych miesięcy. To był burzliwy, ale bardzo twórczy rok dla seniorów. Podjęliśmy kilka takich ważnych projektów, które wymagały ogromnej pracy, ogromnej inwencji twórczej i ogromnego zaangażowania słuchaczy. Seniorzy zorganizowali m.in. pierwszą w województwie świętokrzyskim debatę oksfordzką pod hasłem „Jesteś juniorem, będziesz seniorem”. Konferencję na temat aktywności osób starszych po raz szósty w mieście odbyły się też senioralia. Do tego liczne wykłady, seminaria i duża aktywność seniorów w instytucjach miejskich i powiatowych. To był rok szczególny również dla pani Matyldy Niewójt, która została nowym prezesem Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od listopada pełnię funkcję prezesa Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przejęłam to po panu Józefie Pazderskim, no z wielką obawą, bo pan Józef Pazderski 13 lat prowadził uniwersytet, zresztą prowadził go bardzo dobrze, także jest to uczelnia dla seniorów w naszym mieście bardzo znana, ale nie tylko w mieście, bo również i w województwie i w kraju także, ponieważ mamy ten złoty certyfikat, jesteśmy profesjonalnym Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowcu Świętokrzyskim daje seniorom możliwość rozwoju w różnych dziedzinach. W ramach UTW funkcjonują sekcje edukacyjne, warsztatowe, motywacyjne, artystyczne czy ruchowe. Tu każdy senior znajdzie coś dla siebie. Bardzo ciekawe są tematy, które pomimo, że mojego wieku, niektóre odkrywam na nowo i jest to takim dom. Lubię śpiewać, lubię rozmawiać, bardzo lubię różne takie prelekcje, które są, których niby to jest telewizja, książki, ale nie zawsze się to znajduje. Także jestem bardzo zadowolony. Oby to było dalej i służyło nam. O to, aby takie uniwersytety trzeciego wieku jak ten w Ostrowcu ciągle się rozwijały i funkcjonowały, zadbać ma m.in. polski rząd. W programie rządowym Senior Plus jest dość sporo miejsca poświęconych na to, żeby senior aktywizować, wspierać, bo senior aktywny to ktoś, kto sam rozwiązuje swoje problemy, mało tego, angażuje się poprzez różne formy działalności, jakby nawet wskazać tutaj wolontariat, w którym biorą udział seniorzy. Nie tylko oczekuje pomocy dla siebie, ale także wspiera innych, którzy oczekują pomocy. Wszystko, co przez ostatni rok działo się w uniwersytecie, znalazło swoje odbicie w specjalnym biuletynie. Nasza cała działalność jest uniwersytecka, począwszy od zarządu, od statutu naszego uniwersytetu. Tutaj są dalszy rozwój naszego, standaryzacja naszego uniwersytetu. Choć do Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowcu Świętokrzyskim uczęszcza już prawie 300 osób, to jego mury ciągle są otwarte dla nowych członków. Zapraszam serdecznie seniorów, którzy jeszcze nie trafili do uniwersytetu, bo podobno, że nie ma lepszego leku jak Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zapisy na rok akademicki 2017-2018 rozpoczną się 15 września.